New Zealand, Edward Dawkins. Edward Dawkins will start from the lower side of the home straight. And on the other side of the home straight, your favorite, white and red, representing Poland, Mateusz Rudyk. Drugiej serii półfinałowej, bo tak powinniśmy mówić. Dwa zwycięstwa oczywiście, trzeba wygrać dwa wyścigi z ewentualnych trzech, aby awansować do finału. Na to już Rudyk do tej pory nie pozostawał wątpliwości, bo tutaj jest najmocniejszy, równie mocny. Do tej pory w rywalizacji z Nikarski okazywał się Matthew Glazer, ale teraz znalazł pogromce, czy Mateusz Rudyk teraz pokaże swoją siłę. Znowu do nas czekał Mateusz Rudyk. Za plecami Nowozelandczyka ta kolejność wynika oczywiście z odsypania zawodów, tak więc dzisiaj zaczynamy próbować wyścigu do wygrania. Dwa zostały do końca. One już sobie tradycyjnie idzie do góry. Edward Dawkins cały czas się obraca, cały czas Nowozelandczyk stara się mieć pod kontrolą Mateusza Rudyka, ale Rudyk teraz będzie na to przyspiesza. Za chwilę powinien jak strzał wrócić się na górę. Mateusz Rudyk.
Mateusz Żurek. Polska. Fantastycznie jechał w tych wcześniejszych wyścigach. Naprawdę wspaniała dyspozycja, ale pamiętajmy, Australijczyk też tutaj przeleciał nie po to, aby zgarnąć srebro, ale powalczyć o złoty medal. Pojedynek Australia-Polska. Matthew Glazer i Mateusz Żurek. Pierwsza runda za chwilę będzie za nimi. I po prostu wie, tak Państwo są różnego debatu. Reprezentant
dzisiaj ze złotym medalem. Mateusz Rudek będzie dzisiaj ze srebrnym medalem. I Edward Dawid, Nowo Zelandczy dzisiaj odbierze brązowy medal. Panie Mateuszu, gorące gratulacje. Wspaniała postawa. Gratuluję. To jest najcięższa konkurencja w kolarstwie torowym. Cały dzień w wielkim napięciu i każdy wyścig jest ważny. Dziękuję. Znaczy, no na pewno no sprint jest taką właśnie konkurencją, że od rana do praktycznie końca samego zawodu trwają te zawody, są biegi w odstępach czasowych tam po 20 minut, no ale to wysiłek jest ekstremalny, no to już jest 100% z siebie każdy daje, nawet więcej. I to jest na pewno no, ekstremalny wysiłek i zmęczenie ogromne. Piękny start, rekord Polski od razu w pierwszym wyścigu. Tak, no rekord Polski wpadł na 200 metrów w eliminacjach. Udało mi się pobić Damiana Zielińskiego, bo do niego należał wcześniejszy rekord. Fajnie, dało to drugi rezultat, bo Holender pojechał szybciej. No ale ja byłem w finale, a Holender z tym czasem dopiero był czwarty, więc 200 nie jest najważniejsza tak naprawdę, tylko to, co się dzieje potem na torze, już w biegach, w rywalizacji bezpośredniej. Ale później w wyścigach z Francuzem, z Brytyjczykiem pokazał pan, właściwie zachowywał się pan jak profesor na torze. Pan rządził i rozdawał właściwie karty. Znaczy, no tak, no ustawiliśmy sobie z trenerem cel taki, że walczymy tutaj dzisiaj o zwycięstwo. Mało zabrakło, po drugie miejsce, więc mało zabrakło. No i te pierwsze biegi faktycznie poszły lżej, znaczy lżej. One nie poszły wcale tak łatwo, bo to tylko może tak wyglądać, jak się ktoś oglądał. Ale ja naprawdę, no to było 100% z siebie. To było maksymalne skupienie, do każdego podchodziłem tak samo. Czy był słabszy, czy lepszy, to i tak maksymalnie się skupiałem na pracy, na tym, aby go pokonać. Jak się obserwowało, to ta linia, którą pan trzymał, żadnego ruchu na boki, cały czas tylko w jednej linii pan atakował. Jak pan szedł pod kątem na wirażu, to już nie było silnego, żeby wytrzymał po prostu to tempo. No tak, no tu jest tak właśnie, to dużo robi taktyka, że w pewnych momentach, mimo że ktoś może być lepszy tak naprawdę, ale może przegrać właśnie taktyką, bo w złym momencie zaatakuje, ktoś wcześniej zaatakuje, coś, no to jest gra siły i psychiki, no tu odgrywa dużą rolę psychika właśnie, myślenie też przede wszystkim, bo to tak właśnie ten taki czas, jak my jedziemy tak wolno, to jest trudny moment, bo to patrzymy sobie w oczy i próbujemy siebie rozgryźć. Tu jest właśnie to fajne w sprincie, co tak podbudza wszystko, że jedziemy wolno i w pewnym momencie stajemy w korby i jedziemy fulla i kto wygra, ten wygrywa. Teraz chciałbym, żeby pan jeszcze uchylił tego rąbka tajemnicy. Pan mówi tylko o trenerach, teraz niech pan wymieni ich nazwisko. Nazwisko tych ludzi, którzy przyczynili się do pańskiego sukcesu. Znaczy no teraz no, Igor Krymski jest moim trenerem. No i mu na pewno muszę podziękować, bo wziął sobie do serca całą naszą kadrę, jak i mnie właśnie, żeby wyprowadzić to na jakiś wysoki poziom. No i widać po osiągnięciach, że mu się to udało. Ze swoim sztabem, bo on to nie sam, prawda, był z nami. Jeszcze fizjonom Kamil, fizjoterapeuta Sebastian. Naprawdę Igor fajną ekipę zmontował właśnie tych, co współpracują z zawodnikami na te sukcesy. Obserwuję pana praktycznie od początków kariery i cieszę się z tego progresu, jaki pan poczynił. Dzisiaj jest to dojrzały zawodnik, to nie 22 lata, to jest zawodnik, który w każdym momencie może zdobyć mistrzostwo świata. Pan w to uwierzył i to jest bardzo ważne. I z tego się bardzo cieszę ja osobiście, a chyba kibice będą mieli jeszcze więcej radości w następnych startach. Tak, no staram się jak mogę, poświęciłem się naprawdę kolarstwu w 100%. Przeprowadziłem się tutaj do Warszawy, by być bliżej toru, by właśnie cały czas być tutaj i móc się szkolić, podnosić swój poziom, aby walczyć właśnie z czołówką światową i zdobywać te medale i największe laury. Gratuluję tego srebrnego medalu, olbrzymiego sukcesu w pańskiej karierze i życzę kolejnych. Dziękuję bardzo. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the TISO UCI Track Cycling World Cup Pruszków Men's Sprint. Panie i panowie, kolejna ceremonia medalowa Pucharu Świata w kolarstwie torowym TISO UCI w Pruszkowie. To oczywiście sprint mężczyzn.
The medals will be presented by a member of the UCI Management Committee, Tony Kirsch. Medale wręczy członek dyrektoriatu UCI, Tony Kirsch. Winner of the bronze medal, representing New Zealand. Zdobywcą brązowego medalu, proszę Państwa, reprezentujący Nową Zelandię, Edward Dawkins. Winner of the silver medal, representing Poland. Zdobywca srebrnego medalu, reprezentant Polski, Mateusz Rudyk. TISO UCI Track Cycling World Cup Men's Sprint. Gold medalist representing Australia. Złotym medalistą z zawodów Pucharu Świata TISO UCI Sprint mężczyzn jest reprezentant Australii, Matthew Glater. Flowers will be presented by member of Management Committee of Polish Cycling Federation, Tadeusz Jasionek. Kwiaty wręczy członek zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, Tadeusz Jasionek. Ladies and gentlemen, please acknowledge all our medalists. I oczywiście, szanowni państwo, prosimy o brawa dla naszych medalistów.